Jak to przetłumaczyć? Siedzę tu już którąś godzinę i nie mam pojęcia, nie mam pomysłu. Wypisałem sobie główne słowa, których używa Jan. Agape, kosmos, fos, skotos, pistis. No ale miłość, o której pisze Jan, to nie ta miłość, o której sobie ludzie myślą albo z którą wiążą swoje doświadczenia. Kosmos to nie świat fizyczny, to taka inna rzeczywistość u Jana. A światło, ciemność i wiara też znaczą u Jana co innego, niż sobie ludzie pomyślą. Jak to przetłumaczyć? Hutos gare gapesen ho theos ton kosmon, hosteton hyon ton monogene edoken, hina pashopisteon eis auton me apoletai al eche zoen aionion. Wielu ludzi zna te słowa na pamięć. Od dzieciństwa wielokrotnie je słyszało, wielokrotnie, kiedy próbuje opowiedzieć o tym, kim jest Bóg, o co chodzi w Nowym Testamencie, to właśnie te słowa są przytaczane. Jest mowa o Bogu, który ukochał, nie wiemy tu dokładnie w którym momencie, ale który kocha świat. Świat to nie rzeczywistość fizyczna, to nie przestrzeń, którą znamy, terytorium, obszar. Świat to rzeczywistość wroga samemu Bogu. To zbuntowane stworzenie. To stworzenie pokochał Bóg. Dał swojego Syna. Tym tłumaczy się właśnie miłość. To jest jedyna definicja tej miłości, którą jest Bóg. Po to, żeby ludzie mogli zacząć żyć naprawdę, czyli żeby mieli życie, które już się nigdy nie skończy. I pod tym względem Jan jest niesamowity. Używa bardzo niewielu słów. Łukasz na przykład używa ponad 2000 różnych słów. Jan zaledwie 1000. Tak jakby był przekonany, że nie chodzi o to, żeby to zrozumieć, żeby korzystając z różnych komentarzy, słowników, bardzo przydatnych swoją drogą, żeby to intelektualnie lepiej zgłębić. Nie, Jan przyjął zupełnie inny sposób. On mówi, trzeba wniknąć w proste słowa, które oddają tajemnicę. I jeśli porównasz różne przekłady Ewangelii Jana 3 rozdziału, 16 werset, to zobaczysz, że nie ma prawie żadnej różnicy. Nieważne, czy będzie to przekład Biblii Gdańskiej, czy będzie to jeden ze współczesnych przekładów. Dlatego, że Jan próbuje zgłębić samą tajemnicę Boga. Próbuje ją oddać. I dociera do granic tego, co można w ogóle wypowiedzieć. Ewangelia Jana nie kończy się na 3 rozdziale i 16 wersecie. Jan wnika w to, co jest największym dramatem świata. W to, że my, ludzie, kochamy ciemność, kochamy zło, kochamy to wszystko, co jest wrogie Bogu. I że nie chcemy przyjąć Jego Syna. Że nie chcemy z Nim żyć, nie chcemy zrozumieć, przyjąć tego życia, które On przynosi. Życia nieograniczone czasem ani przestrzenią. Życia w miłości do Boga i z Bogiem. Jan używa niewielu słów. Po to, żeby zachęcić do życia tajemnicą. Tajemnicą tego, na czym polega Boża miłość do świata, który jest mu wrogi. Boża gotowość na to, żeby ten świat zmienić. Żeby wyrwać go z ciemności. Żeby żyć Bożą miłością na co dzień. Do tego zaprasza ewangelista Jan.